Kacper Kozłowski 5 dnia stycznia oficjalnie dołączył do polskiej kolonii w Premier League. Brighton Hove Albion zapłaciło za 18-letniego zawodnika 10 milionów euro. Stało się. Ostatnimi miesiącami cały świat polskiej piłki zastanawiał się, jak długo jeszcze uda się pogoni Szczecin zatrzymać utalentowanego Kozłowskiego. Eksperci zachodzili w głowę, a kibice typowali, gdzie swoją karierę będzie rozwijał 18-letni pomocnik. Nastał koniec spekulacji. W środowy poranek oficjalnie potwierdzono, że urodzony w Koszalinie zawodnik dołączył do 9 w angielskiej Premier League Brighton. Zobacz także, trener klubu z Premier League zabrał głos w sprawie transferu Kacpra Kozłowskiego. Piłkarz od razu został wypożyczony do belgijskiego Beniaminka, który z marszu ruszył na podbój Jupiler League. Royal Union Saint-Gilloise jest obecnym liderem w najwyższej klasie rozgrywkowej Belgii. Dlaczego akurat wypożyczenie do tego konkretnego zespołu? Brighton i Royal Union łączy pewien fakt. Obie drużyny mają tego samego właściciela, Tonego Bluma. Piłkarz ma wrócić do Anglii pod koniec czerwca obecnego roku. Albion Are Delighted to confirm the signing of 18-year, Old Polish International, Kacper Kozłowski from Ekstraklasa side Pogoń Szczecin. Pisząca ręka. Uścisk dłoni małpka First Touch Games, Hawc duże niebieskie koło średnie białe koło, Brighton Hove Albion, małpka official BHFC, January 5, 2022 rok. Koszalinianin podpisał z Mewami kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Zawodnik był od dłuższego czasu obserwowany przez sztab szkoleniowy zespołu z Brighton. On jest błyskotliwym młodym talentem i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zakończyliśmy pozyskiwanie Kacpra, który dokonał znacznego postępu w swojej karierze na bardzo wczesnym etapie, oznajmił Dan Ashford, dyrektor techniczny klubu. Pierwotny plan dla Kacpra w perspektywie krótkoterminowej zakładał spędzenie reszty sezonu na wypożyczeniu w Union. David Weir i jego zespół będą tam monitorować jego postępy, dodał Anglik. Kozłowski jest drugim w historii największym transferem w historii PKO BP Ekstraklasy. Najdroższy był Jakub Mouder, którego nowym zespołowym kolegą będzie wcześniej wspomniany 18-latek. Brighton pod koniec 2020 roku wydało na niego 11 milionów euro. MS Polsat Sport.